Jesteśmy na drugim treningu dzisiejszego dnia, gdzie będziemy kształtowali siłę górnych partii i korpusu. Zaczynamy oczywiście rozgrzewką, rozgrzewkę zaczynamy rolowaniem. Rolowanie stosujemy w celu pobudzenia mięśnia, pobudzenia przepływu krwi przez mięśnie. Też w zależności jakie to jest rolowanie, zazwyczaj przed treningiem stosujemy bardziej dynamiczne formy, które bardziej pobudzają i właśnie determinują większy przepływ krwi przez mięśnie. Po treningu preferujemy wolniejsze, jak również punktowe rolowanie, które bardziej odpręża i relaksuje mięśnie po wysiłku. 4, 3, 2, 1. Później przechodzimy do mobilności i kończymy rozgrzewkę stabilnością na piłkach szwajcarskich.